Także proszę Państwa, no jesteśmy tutaj, jesteśmy, błyski są na krakowskim przedmieściu, jesteśmy w Warszawie. No 105 szybciutko wykręciłyśmy z dobrej 56 z tej biblioteki uniwersyteckiej, 56 na 66, no. Także proszę Państwa, szybciutko z tej biblioteki uniwersyteckiej wyskoczyłyśmy, bo jeszcze ona może tylko 15 minut będzie czynna. Ale tak, proszę Państwa, ja obmyślam plan, bo tutaj mamy znowuż Matka Boska i dopiero się to życie takie religijne w Polsce, a zaczyna Matka Boska, kult kobiety, Maryja, tu ulica Ostrobramska, tu ulica Częstochowska. A czegoż tu nie ma w tym sensie, jeżeli chodzi o Matuszkę, Matkę Boską, Ostrobramską. Rzymską, łacińską, aby nie krymską, bo tak, ewangelicy, to w ogóle dzisiaj ich nie było, ale ewangelicy nie czczą. Świadkowie Jehowy nie, bo to bałwochwalstwo. No, mormonów też nie ma, nie było, proszę Państwa. Także tych Polaczków, tak jak jedziemy z tej dobrej, z WW, można doświadczyć. No i teraz tak. Proszę Państwa, któryś raz z kolei przechodzimy tutaj koło domu Polonii, no bo chcemy przejść koło, proszę Państwa, kościoła świętego, no krzyża chciałam powiedzieć, nie krzyża, krzyż, to żeśmy tam przy Uniwersytecie Warszawskim, to dopiero co siadły. Tutaj mamy kościół świętej, proszę Państwa, Anny i ten kult Matki Boskiej, kult kobiety, kult... Proszę Państwa, a że niewinna na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt, a że nie miała w ogóle dzieci, to tylko, że tego Jezuska Chrystuska miała Maryja, a że w ogóle uważano też tu w średniowieczu, bo Polska stara, stary papież, stara Warszawa, stara Europa, stara, stary tramwaj, wszystko stare. W czasie jeszcze, proszę Państwa, średniowiecza wierzono, że pierwszym grzechem Adama i Ewy to był stosunek seksualny, proszę Państwa, pomiędzy Adamem i Ewą. No to już całkiem rzeczywiście beczka śmiechu. Warszawa beczką śmiechu, Warszawa kupą śmiechu. No ale wiecie Państwo, taką murzynkę czerwoną dać tutaj z galerii Propaganda, albo jaką miotłę postawić, wstawić tam, dać tym dziadulom, proszę Państwa, polskim, no bo przecież to, że się oni tak oglądają tam w bibliotece uniwersyteckiej, to tylko świadczy o tym, jak oni bardzo, no albo się czegoś boją, albo się czegoś obawiają, że ktoś może na ich temat książki pisze, że się wszystko wyda, no bo to wiadomo, że Polacy to są strasznie bojący się wszystkiego, wyznawcy papieża Matki Boskiej, Ostrobramskiej, przecież Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, aby nie Krymskiej. Także proszę Państwa, no to przechodzimy wzdłuż świętej Anny i jeszcze macie szanse, ale jakie wielkie, proszę Państwa, te szanse. Od godziny, proszę Państwa, 21 do 22 jest, proszę Państwa, normalnie msza do 22. Także proszę Państwa, cała ta żebranina tu będzie wyła, śpiewała i na tace, i będą się oglądać ministranci. A mormonów tutaj też nie ma, tak samo jak i nie było mormonów, proszę Państwa, w tej bibliotece uniwersyteckiej, co ja idę z dobrej 56. Tam był papież. A tutaj to ja nie wiem, czy był papież, ale może gdzieś jakąś tablicę spotkamy. Także proszę Państwa, na starówkę dzisiaj nie będziemy szli, bo to czy szli nie będziemy, bo jest już późno, ciemno, jeszcze tylko chcę po bułeczki do Kerfurka, tutaj proszę Państwa, na Wileński. Także no cały czas jesteśmy w Warszawie. To znaczy tak, dlaczego nie Mormoni, dlaczego nie Amerykanie, dlaczego nie Anglicy, nie prawosławni, nie Świadkowie Jehowy? Mówię, tam są Polaczki ze wsi polskiej. To więc, proszę Państwa, mówię jeszcze raz, taką czerwoną murzynkę im dać z galerii Propaganda, to przecież Państwo już ją 100 razy chyba widziałyście, tę murzynkę, z galerii Propaganda, no ten kościół to jest stary jak cholera, to zobacz, z galerii Propaganda i dopiero, proszę Państwa, oni byliby wściekli. No i te dziady wszędzie na tych rowerach jeżdżą ciemno i tak sobie żonglerkę tutaj robią, wiecie Państwo, aż na jakąś staruszkę naprawdę wślizgną się, proszę Państwa. Czyli tak plac zamkowy, Śródmieście Północne, Warszawa, katolicka Polska. Tu kiedyś, wiecie Państwo, jak w Mormonii, jak uciekli do USA, to ich nie ma, ale tu głosili. Proszę Państwa, Mormoni to nawet
W tym roku nie, ale rok temu to śpiewali, proszę Państwa, kolędy tutaj przed Zamkiem Królewskim. Proszę Państwa, tam dalej na Świętojańskiej to i ja śpiewałam, proszę Państwa, i pieśni mormonów i kolęd w lecie swego czasu. No tutaj są te rechodupki katolickie, rechodupki polskie, rechodupki papieskie. Państwo te klimaty znają. Nadajemy tutaj audycję Radia Tok FM Euro Conchita Extra. I nie o to chodzi oczywiście, żeby coś tak mocno pokazać, tylko żeby po prostu zasugerować jakąś myśl. Że krakowskie w przedmieście Warszawa, proszę. No on policaj kontrolę jest da, zapraszamy. Proszę Państwa, już szybciutko, tutaj jak widzimy ta święta Anna, gdzie jest, no to chodźmy, zobaczmy jeszcze szybciutko tę trasę naszą WZ, trasę WZ z naszym Zamkiem Królewskim, że jest.